Odwiedzili nas dwaj misjonarze z Korei. Przyjechali z Korei? Ludzie, którzy przebyli ocean, aby dotrzeć do Chin w poszukiwaniu prawdziwej drogi, muszą być gotowi ją przyjąć. To prawda. Opuszczenie ojczyzny, aby poszukiwać prawdziwej drogi, to wielkie poświęcenie. Jeśli ktoś, będący w stanie zrozumieć tak wiele, przyjmie dzieło Boga, z pewnością zostanie udoskonalony. Tak. Tak, tak! bardzo im tego zazdroszczę! Tak! tak Rzeczywiście, bracia! O, o, tak, o tak. Pozwólcie, że ich przedstawię. Oto pastor Song oraz misjonarz Choi z Korei. Witajcie! Oto bracia Jak i siostry, którzy też studiują dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Oto brat Sun i brat Chin z kościoła Boga Wszechmogącego. Tak, miło, was bardzo poznać. miło. Poszedźmy i porozmawiajmy. Tak, porozmawiajmy. Pastorze Song, misjonarzu Choi, z pewnością nie było Wam łatwo przybyć z Korei do Chin, by badać prawdziwą drogę, gdy dowiedzieliście się o pojawieniu się Boga i Jego dziele w tych stronach. A, tak, tak, Niestety, wiele ryzykujecie. Grozi wam aresztowanie za próbę poznania dzieła Boga Wszechmogącego na terenie Chin. Prowadzi Was duch święty, a Bóg błogosławi. Amen. Amen. A więc witamy Was. Amen. Panu niech będą dzięki. W naszym kościele w Korei są też inni pragnący poznać dzieło Boga Wszechmogącego. Niestety nie było nikogo, kto dałby świadectwo, dlatego przybyliśmy tutaj. Amen. Ach. W ostatnich dniach przeczytaliśmy wiele słów Boga Wszechmogącego. Wszyscy czujemy potęgę i autorytet Jego słów. Jest w nich prawda oraz głos Boga. Przeczuwamy, że Bóg Wszechmogący jest powracającym Panem Jezusem. Bardzo więc chcemy studiować dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Tak, doskonale. Jest jednak wiele rzeczy, których nie rozumiemy. Dlatego przybyliśmy prosić Was o pomoc. Tak. To Boże błogosławieństwo, że mogliśmy się dziś spotkać. Amen. Amen. Dziękujmy Panu. Tak? Tak. Rozumiecie więc, że wszystko, co wyraził Bóg Wszechmogący, stanowi prawdę oraz głos Boga. Jesteście zatem jak te panny mądre, które, słysząc głos Boga, zostają pochwycone przed Jego oblicze. Pan będzie Dobrze mówi. Właściwie. W poszukiwaniu i poznawaniu prawdziwej drogi najważniejsze jest ujrzenie, że wszystkie słowa Boga Wszechmogącego stanowią prawdę i głos Boga, a także dostrzeżenie, że prawdy wyrażone przez Boga Wszechmogącego stanowią jeden z etapów dzieła Boga w dniach ostatecznych. I to jest już wszystko. Panu niech będą dzięki. Wszelka tak. negatywna propaganda i aspekty niebędące w zgodzie z pojęciami człowieka nie stanowią większych przeszkód. Jakkolwiek donośny jest głos nieustępliwego szatana, nie może on zagłuszyć prawdy. Tak. Amen. Czarne chmury nie są w stanie zatrzymać blasku słońca. Słysząc słowa Boga Wszechmogącego, wielu ludzi czuje, że jest to głos Boga. Są jednak zagubieni i wprowadzeni w błąd przez negatywną propagandę szatana. Sami już nie wiedzą, co jest prawdą, a co fałszem. Zatem, w czym leży sedno problemu, w głupocie i ignorancji. W Biblii jest napisane: „Głupi umierają przez brak rozumu. Mój lud ginie z braku poznania. Tak też się dzieje. Pod wpływem negatywnej propagandy wielu ludzi zaczyna wątpić w prawdziwą drogę i dzieło Boga. Odrzucają więc. Ukazanie się i dzieło Boga, tracąc tym samym szansę na zbawienie i zmierzając ku upadkowi. Tak to, tak, to prawda. Nawet gdy dostrzegają, że słowa wyrażone przez Boga Wszechmogącego stanowią prawdę, negatywna propaganda i plotki, rozsiewane przez szatana, sprawiają, że dają wiarę pod diabła. Czasem zaprzeczają nawet prawdom wypowiedzianym przez Boga. Bóg mógłby przemówić do nich sto razy, a nadal by nie uwierzyli, podczas gdy w bzdury szatana uwierzą niemal natychmiast. Pytam więc: kim są ci ludzie? Czy nie są jak te panny głupie? Dziś macie okazję, aby rozpocząć w Chinach zgłębianie prawdziwej drogi. Oto dokąd zawiódł u was Bóg. Amen. Amen. Jeśli jest coś, czego nie rozumiecie, możecie śmiało pytać. Dobrze. dobrze. Słowa Boga Wszechmogącego rozwiązują wszelkie problemy, na jakie możemy się natknąć w naszej wierze. Amen. Amen. Razem poszukajmy więc prawdy i rozwiązań. Tak, dobrze. bardzo dobrze. To doskonale powiedziane. Cieszę się, że tu jesteśmy. Ta podróż się opłaciła I to bardzo. Bracie Chin, tak, naprawdę to piękne słowa. Podczas badania prawdziwej drogi trzeba zrozumieć, że to słowa Boga stanowią prawdę. Jedynie tak można prawdziwie usłyszeć głos Boga. Te słowa dotykają mocno naszych serc. Odczuwamy teraz tak wielki wstyd Pomimo, że wiemy, że słowa Boga Wszechmogącego stanowią jedyną prawdę i głos Boga, nadal mamy pewne własne pojęcia. Dręczą nas wątpliwości wywołane przez negatywną propagandę. Nie potrafimy pojąć tych problemów. Wielu członków naszej wspólnoty w Korei zadaje sobie to samo pytanie, które i ja chcę zadać. Tak, słucham Cię. Praktykując naszą wiarę w Pana, czuliśmy, że żarliwie, praktykując pokorę, tolerancję i miłość, naśladując Pawła poprzez pracę w imię Pana, podążając drogą Pana, zostaniemy pochwyceni do Królestwa Niebieskiego, gdy Pan powróci. Tak. Tak, jak powiedział Paweł dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości. Mówisz, że musimy doświadczyć dzieła osądzania Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, a obmyci z win zostaniemy przyjęci przez Boga do Królestwa Niebieskiego. Mm. Chcę więc zapytać: Od dawna wierzymy w Pana i trudzimy się dla Niego. Czy możemy wejść do Królestwa Niebieskiego bez doświadczania dzieła osądzania? Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych? Czy możemy zgłębić ten problem? Tak. Według Biblii, podążając za słowem Pawła, zostaniemy pochwaleni przez Pana, który wyniesie nas do Królestwa Niebieskiego. No tak. Mówicie jednak, że Bóg Wszechmogący dokonuje dzieła osądzania w dniach ostatecznych. A słyszące głos Boga, panny mądre, sprowadzane przed jego oblicze, mogą wejść do Królestwa Niebieskiego jedynie po tym, jak zostaną osądzone i obmyte przez Boga. Tak, tak. Która zatem ścieżka prowadzi do Królestwa Boga? Tak, prosimy, powiedz. nam. Tak, tak, prosimy, powiedz. Bardzo prosimy. E, tak, zadałeś teraz bardzo ważne pytanie. Dotyczy bowiem tego, czy wiara w Pana może zapewnić nam wstęp do Królestwa Niebieskiego. Wielu wyznawców uważa, że praca w imię Pana, niczym praca Pawła, oznacza, że podąża się ścieżką Pana i że będzie można wejść do Królestwa Niebieskiego po jego powrocie. No cóż, z czasem pogląd ten rozprzestrzenił się pośród wielu wiernych. Pytam, czy znajduje on oparcie w słowach Pana? Czy zadowala go, gdy postępujemy w ten sposób? Czy podążamy ścieżką Pana, gdy trudzimy się dla niego tak, jak czynił to Paweł? Nie. nie. Czy trafimy do Królestwa Niebieskiego? Czy trafimy? Myśleliśmy o tym wcześniej w ten sposób. Pan Jezus rzekł: Nie każdy, kto mi mówi, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Lecz ten, kto wypełnia wolę mojego ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? I w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy Was nie znałem. Odstąpcie ode mnie Wy, którzy czynicie nieprawość. Pan Jezus powiedział to bardzo jasno. Jedynie ci, którzy spełniają wolę Boga, wejdą do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus nie powiedział, że ci, którzy się poświęcają i trudzą się w imię Pana, wejdą do Królestwa Niebieskiego. Wielu z tych, którzy nauczają, wypędzają złe duchy i czynią cuda w imię Pana, są ludźmi trudu, ludźmi pracy. Pan ich jednak nie chwali, a potępia jako sprawców nieprawości. Paweł rzekł: Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości. Cytat ten przeczy jednak słowom Pana Jezusa. Możemy to dostrzec, porównując słowa Pawła ze słowami Pana Jezusa. Słowa Pawła przeczą słowom Pana Jezusa. Tak, 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 tak. Tylko jedna ścieżka może zaprowadzić nas do Królestwa Niebieskiego. No bo przecież Pan Jezus mówił o niej jasno. O północy zaś rozległ się krzyk, oblubieniec idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Oto stoję u drzwi i, I pucham. Jeśli ktoś usłyszy mój głos. I otworzę drzwi, wejdę do Niego i, i stworzę w wieczerze, a On ze mną. Amen. Wieczerzać z Panem oznacza doświadczyć dzieła, osądzania przez Boga w dniach ostatecznych. A, tak, już rozumiem. Poddając się sądowi i skarceniu z rąk Boga... Jesteśmy w stanie pojąć wszystkie prawdy. Zostajemy obmyci i osiągamy doskonałość. To efekt wieczerzania z Panem. Jesteśmy pewni, że jedynie obmycie, które uzyskujemy dzięki sądowi Boga Wszechmogącego, pozwala nam wejść do Królestwa Niebieskiego. Amen. Teraz rozumiem. Wszyscy wiemy i wierzymy, że jedynie Pan Jezus Chrystus stanowi prawdę, drogę oraz życie. Sposób w jaki można wejść do Królestwa Niebieskiego, powinien być zgodny ze słowami Pana Jezusa. Tak, tak. Paweł był jedynie apostołem szerzącym Ewangelię. Nie mógł zatem przemawiać w imieniu Pana. Obrana przez Niego droga nie musi prowadzić do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus nie zaświadczył bowiem, że droga Pawła jest tą właściwą drogą. Co więcej, Pan Jezus nie nakazywał, aby iść za przykładem Pawła. To prawda. Tak. Polegając na słowie Pawła, wybierając naszą drogę do Królestwa Niebieskiego, możemy zbłądzić. To prawda. Te słowa Pana Jezusa, które odczytał nam brat Chin, są bardzo ważne. Tak. Tak. Lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, to zdanie mówi nam, że musimy dawać wiarę słowom Pana. Jedyny sposób, by wejść do Królestwa Niebieskiego, to postępować zgodnie z wolą Boga. Tak to, tak, to prawda. Gdy Pan Jezus powróci w dniach ostatecznych, by dokonać dzieła osądzania, rozpoczynając od Domu Boga, jeżeli usłyszymy głos Boga i przyjmiemy jego dzieło w dniach ostatecznych, oraz zdołamy zostać obmyci i zostaniemy udoskonaleni dzięki sądowi Boga, staniemy się wówczas posłuszni woli Boga. Wstąpimy do Królestwa Niebieskiego. Amen. Na pewno nie ma tu żadnych wątpliwości. Amen. Amen. Ci, którzy sądzą, że wystarczy z entuzjazmem nauczać dla Pana, wypędzać złe duchy i czynić cuda, w imię naszego Pana nie dbają o praktykowanie Jego słowa i wcale nie pragną doświadczyć dzieła Boga w chwili obecnej. Czy są w stanie rozpoznać Pana? Chyba yes. Nie. Yes. Czy postępują yes. oni zgodnie z wolą Boga? Nie. Yes. Yes. Dlaczego Pan Jezus rzekł, nigdy was nie znałem? Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Te słowa dają nam do myślenia, Wszyscy wiemy, że gdy faryzeusze przemierzali ziemię i morza, aby szerzyć Ewangelię, nieraz znosili wyrzeczenia. Z pozoru na pierwszy rzut oka można ich uznać za prawdziwie wiernych Bogu, ale najważniejsze były dla nich rytuały i postępowanie według ustalonych zasad, a nie praktykowanie słów Boga. Faryzeusze nie postępowali zgodnie z Bożymi przykazaniami. Co gorsza, oni wręcz znieśli. Przykazania Boga. Ich czyny były zaprzeczeniem woli Boga. Ich czyny były odejściem od Jego drogi. Pan Jezus przeklął ich zatem. Biada wam, uczeni w piśmie, i faryzeusze obłudnicy. Bo obchodzicie morza i lądy, aby pozyskać jednego, Współwyznawcę, a gdy się nim stanie, czynicie go synem piekła dwa razy takim jak wy sami. Amen. 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 Zakładamy, że ten, kto trudzi się ku chwale pana, zostanie wyniesiony do królestwa niebieskiego, gdy pan powróci. To jest tylko ludzka koncepcja. Nie jest zgodna ze słowami pana. Prawda? Czy mam rację? Jak najbardziej. Tak. Słusznie czynimy pragnąc doświadczyć zbawienia i wejścia do Królestwa Niebieskiego, ale to musi nastąpić zgodnie ze słowami Pana Jezusa. Jeśli zignorujemy nauki Pana, natomiast słowa i czyny Pawła uznamy za wytyczne, jak będziemy mogli liczyć na poklask Pana. Właśnie prawda? Jeśli zrozumiemy te dwa ustępy pisma, Wtedy poznamy drogę do Królestwa Niebieskiego. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Tak właśnie jest. Faktycznie, nim otrzymaliśmy dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, wszyscy wyobrażaliśmy sobie, że jeśli tylko będziemy chwalić imię Pana, pracować, nauczać i ponosić koszty na Jego rzecz, będziemy praktykować słowa Pana i podążać Jego drogą, to zostaniemy zabrani do Królestwa Niebieskiego, gdy On powróci. Tak. Cieszę się więc, że mogę podzielić się wieścią, że otrzymałem dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i doświadczyłem Jego słów. Przeczytam je teraz. O -o. <noise> Kiedy mówimy o dziele, człowiek myśli, że dzieło polega na bieganiu dla Boga tam i z powrotem na głoszeniu wszędzie wokół i na ponoszeniu kosztów. Na rzecz Boga. Chociaż to przekonanie jest słuszne, jest ono zbyt jednostronne. To, czego Bóg oczekuje od człowieka, nie polega wyłącznie na podróżowaniu dla niego tam i z powrotem. Chodzi raczej o służbę i zaopatrywanie w duchu. Dzieło nie odnosi się do biegania tam i z powrotem dla Boga. Odnosi się ono do tego, czy życie człowieka. I to, co człowiek przeżywa, jest Bogu przyjemne. Dzieło odnosi się do człowieka, używającego wierności, której dochowuje względem Boga, i z wiedzy, którą ma o Bogu, aby dawać świadectwo Bogu i służyć ludziom. Oto odpowiedzialność człowieka, i to każdy człowiek powinien czynić. Innymi słowy, Twoje wejście jest Twoim dziełem. Dążysz do tego, by wejść. W trakcie Twojego dzieła dla Boga. Doświadczanie Boga nie sprowadza się jedynie do bycia zdolnym jeść i pić Jego Słowo. Ważniejsze jest to, że musicie być zdolni do składania Bogu świadectwa, do służenia Bogu, a także do usługiwania i zaopatrywania człowieka. To jest dzieło, a także Twoje wejście, to jest coś, czego każdy człowiek powinien dokonać. Jest wielu takich, którzy skupiają się jedynie na podróżowaniu dla Boga, tam i z powrotem, oraz na głoszeniu we wszystkich miejscach. Jednakże pomijają swoje osobiste doświadczenie i zaniedbują swoje wejście w życie duchowe. Właśnie to sprawia, że ci, którzy służą Bogu, stają się tymi, którzy stawiają Bogu opór. Po tym, jak doświadczyłem słów Boga Wszechmogącego, Zrozumiałem, że nie oczekuje on tylko cierpienia, ciągłej bieganiny i ponoszenia kosztów na rzecz Boga. Pragnie on ujrzeć naszą zdolność do praktykowania Jego słów i doświadczania ich, naszą zdolność do rozumienia Słowa Bożego na podstawie praktycznego doświadczenia, a także to, jak pomagamy braciom i siostrom wejść w rzeczywistość Jego słów. Jedynie takie czyny mogą zadowolić Boga. Gdy myślę o mojej wieloletniej wierze w Pana, mimo że wszędzie nauczałem w Jego imię, ponosząc koszty i znosząc niedole, ale nie skupiałem się na praktykowaniu słów Pana. Nie mogłem opowiadać więc o moich własnych doświadczeniach w praktykowaniu słowa Pana. W moich kazaniach mogłem jedynie przemawiać pustymi słowami, odnosić się do biblijnych doktryn i nauczać religijnych zasad. Pytam Was więc, jak mogłem pokierować moich braci i siostry ku rzeczywistości Bożego Słowa, a gdy nauczałem i pracowałem, często popisywałem się dla poklasku. Postępowałem niezgodnie z wolą Pana, ale z własnymi pragnieniami. Poprzez wyrzeczenia, znoszenie niedoli i ponoszenie kosztów w imię Pana Wierzyłem, że jestem tym, kto ukochał Pana najbardziej, że jestem Jego najwierniejszym sługą. Byłem tak butny, że żądałem od Boga błogosławieństwa Królestwa Niebieskiego. Stawiałem się na piedestale i patrzyłem z wyższością na tych, którym brakowało sił i inicjatywy. Skupiałem się wyłącznie na zapale podczas pracy na rzecz Pana. Nie zważając na praktykowanie i doświadczanie, Jego słowa. I pomimo wielu lat mej wiary, okazało się, że nie pojmowałem wcale Pana i nie czułem w sercu trwogi przed Bogiem, nie wspominając już o zmianie mojego życiowego usposobienia. Z racji, że ponosiłem koszty i trudziłem się przez lata, stawałem się wobec wszystkich, Coraz bardziej arogancki. Posuwałem się nawet do oszustwa, w pełni ukazując szatańskie usposobienie. To, jak się trudziłem, nie miało właściwie żadnego związku z posłuszeństwem wobec Niego. Jak takie czyny miały pomóc mi w zrozumieniu Pana? Czy czyny kogoś takiego jak ja? Kto nie posiadł w rzeczywistości prawdy ani nie pojmował pana, nie były występkami przeciwko niemu? Czy można je nazwać wywyższaniem pana i niesieniem jego świadectwa? Po tym, jak doświadczyłem dzieła Boga Wszechmogącego, zdałem sobie sprawę, że bez względu na to, jak bardzo się trudzimy, nie jest możliwe, aby postępować zgodnie z wolą Boga, jeśli nie osądzi nas On w dniach ostatecznych i jeśli nie zaczniemy prawdziwie i głęboko Go wielbić oraz postępować zgodnie z Jego nakazami. Oto bezsprzeczna prawda. Przez wszystkie lata naszej wiary w Pana nauczaliśmy w oparciu o nasze własne dary, nie skupiając się na praktykowaniu słowa Pana. Życie nas opuściło. Gdyby nie to, że przekazałeś nam słowa Boga Wszechmogącego, nigdy nie bylibyśmy w stanie dotrzeć do sedna tego problemu. Nie ma co takiego? Pastor Song jest na spotkaniu z ludźmi z błyskawicy ze wschodu? Na pewno? Nie mylę się. Chciałeś, żebym obserwował pastora Songa i misjonarza Choi. No to śledziłem ich. To może być problem. Dzięki koreańskim misjonarzom powstało wiele kościołów. Nasi wierni ich podziwiają. Jeśli pastor Song i misjonarz Choi przyjmą nauki błyskawicy ze wschodu, możemy na tym ucierpieć. Wielu wiernych podąży ich śladem, przez co nasze kościoły całkiem opustoszeją. Musimy powstrzymać wiernych przed poznaniem nauk błyskawicy ze wschodu. Przyjrzyjmy się pastorom i starszym wspólnoty religijnej. Choć odrzucili wszystko, by skupić się na trudzie dla Pana, jaką właściwie pracę wykonywali? Jaka jest natura ich pracy? Chociaż przez lata wierzyli w Pana, to jednak nigdy nie podążali za prawdą, nie doświadczyli działania Ducha Świętego. Nie zdołali wyjaśnić nam, jak rozwiązać problemy związane z naszą wiarą i wejściem w życie. Często wypowiadają puste słowa o biblijnych doktrynach zwodząc wiernych. Ciągle powtarzają, ile to nie przeszliby nauczać dla Pana, ile to pracy wykonali, ile bólu znieśli, ile wybudowali kościołów, ile tego, ile tamtego. Powtarzają to tylko po to, żeby samemu stać się obiektem adoracji i kultu. W rezultacie, mimo wielu lat ciężkiej pracy nie tylko nie zdołali przybliżyć braci i sióstr do poznania prawdy i Boga, ale sprawili, że wierni wielbili ich samych, krocząc ścieżką, czci oddawanej człowiekowi i zdrady Boga. Rzeczywiście, to rzeczywiście, prawda? Czy praca? I wyrzeczenia tych pastorów i starszych stanowią przykład podążania drogą pana? Czy dajecie wiarę ich pracy? Nie, nie. 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 Czy sądzicie, że czynią oni zło i postępują wbrew panu? Tak A, czynią, tak, tak. 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 Podejście wielu pastorów do słów Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych świadczy, że zdają sobie sprawę, iż słowa te stanowią prawdę i że. Dzieło Boga Wszechmogącego tożsame jest z dziełem Ducha Świętego, ale niestety nie chcą wiedzieć więcej. W trosce o ochronę swych pozycji wolą rozpowiadać oszczerstwa i niedorzeczności wymierzone w Boga Wszechmogącego. Przez to ich wspólnoty religijne zamykają się na to, co istotne. Nie pozwalają nikomu poszukiwać prawdziwej drogi, nie zezwalają ludziom na wejście do kościoła i nie pozwalają dać świadectwa dzieła Boga. Posuwają się nawet do zmowy z komunistyczną partią Chin, aby prześladować tych, którzy świadczą o Bogu Wszechmogącym. Czyż nie występują oni otwarcie przeciwko Bogu? Tak właśnie jest. To prawda. Jest. Ich grzechy przeciwko Bogu są nawet Poważniejsze od grzechów faryzeuszy przeciwko panu Jezusowi, znacznie poważniejsze. To no, prawda, tak. Czy zgodnie z tymi faktami możemy nadal twierdzić, że postępujemy zgodnie z wolą Boga, ponosząc koszty i trudząc się w imię pana? nie, nie, nie. nie, nie, nie. Czy możemy nie. powiedzieć, że dopóki jesteśmy wierni imieniu pana, pracujemy i przemierzamy świat dla niego, zasługujemy na to, by wejść do Królestwa Niebieskiego? Nie. nie. Zrozumiemy to lepiej czytając więcej słów Boga Wszechmogącego. Tak. tak. Dobrze. 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 Mówisz, że zawsze cierpiałeś, podążając za Bogiem. Że podążałeś za Nim w doli i niedoli oraz dzieliłeś z Nim dobre i złe chwile. Lecz nie urzeczywistniłeś słów wypowiedzianych przez Boga. Pragniesz jedynie ganiać za Bogiem każdego dnia i nigdy nawet nie pomyślałeś o tym, by urzeczywistniać życie pełne znaczenia. Mówisz, że tak czy inaczej wierzysz, że Bóg jest sprawiedliwy. Cierpiałeś ze względu na Niego, uganiałeś się za Nim i poświęcałeś się dla Niego i pracowałeś ciężko. Mimo iż nie zyskałeś uznania, On na pewno o tobie pamięta. To prawda, że Bóg jest sprawiedliwy, lecz sprawiedliwość ta Pozostaje nieskażona żadną nieczystością. Nie ma w niej ani krzty ludzkiej woli, ani nie jest skażona cielesnością czy ludzkimi interesami. Wszyscy, którzy się buntują i znajdują w opozycji, a nie podporządkowują się jego drodze, zostaną ukarani. Żadnemu nie będzie wybaczone i żaden też nie zostanie oszczędzony. Musisz wiedzieć, jakiego rodzaju ludzi pragnę. Ci, którzy są nieczyści, nie dostaną zezwolenia na wejście do Królestwa. Ci, którzy są nieczyści, nie dostaną zezwolenia na kalanie Ziemi Świętej. Nawet jeśli wykonałeś dużo pracy i pracowałeś przez wiele lat, to jeżeli na końcu nadal jesteś żałośnie brudny, według niebiańskiego prawa. Niedopuszczalne jest, abyś chciał wejść do mojego królestwa. Od stworzenia świata po dziś dzień, nigdy nie oferowałem łatwego dostępu do mojego królestwa tym, którzy zabiegają o moje względy. Jest to niebiańska zasada i nikt nie może jej złamać. Musisz szukać życia. Dziś ci, którzy zostaną udoskonaleni, są takim samym rodzajem ludzi jak Piotr. Są tymi, którzy szukają zmian we własnym usposobieniu i są gotowi nieść świadectwo o Bogu i spełniać swój obowiązek stworzeń Bożych. Tylko tacy ludzie zostaną udoskonaleni. Jeżeli jedynie dbasz o nagrody i nie starasz się zmienić swojego życiowego usposobienia, wszystkie Twoje wysiłki będą nadaremne. I jest to Prawda niezmienna. Bracia i siostry, słowa Boga Wszechmogącego nie pozostawiają wątpliwości. Bóg jest święty i naprawdę jest On sprawiedliwy. Bezwzględnie zakazuje On wstępu do swego królestwa nieczystym i skażonym grzechem. Zgodzicie się ze mną? Tak, to prawda. To się to prawda. Dopiero dzięki słowom Boga Wszechmogącego Zrozumiałem moje odstępstwo od wiary w Pana. Mhm. W mojej pracy ku chwale Pana kierowałem się zapałem. Gdy zaścierpiałem i musiałem ponieść cenę za moją wiarę, uznałem, że staję się w ten sposób wiernym sługą Pana i że zasługuję na Jego poklask. Nie poszukiwałem jednak prawdy w słowach Pana. Nie praktykowałem Jego słowa. I nie byłem mu posłuszny, gdyż zanadto wielbiłem Pawła. Nie wiedziałem nawet, że zboczyłem ze ścieżki Pana. Niestety, byliśmy wtedy bardzo ograniczeni. Przez długie lata wierzyłem w Pana, wszystkie moje nauki. Moja praca i moje cierpienie nie służyły wielbieniu Pana. Liczyłem na nagrody. A gdy Pan powróci, na wstąpienie do Królestwa Niebieskiego, w zamian za wejście do Królestwa Niebieskiego i nagrody zrobiłbym wszystko i zniósłbym wszystko. Patrząc wstecz, widzę teraz, że moja praca służyła zwodzeniu Pana, wykorzystywaniu Go bez sumienia i rozwagi dla Jego intencji. Jak więc Pan mógł mną nie pogardzać, skoro Go nie szanowałem? Gdyby nie przekazane nam przez Ciebie słowa Boga Wszechmogącego, dzięki którym mogę zrozumieć zamiary Pana, i jasno ujrzeć nieszczere intencje mojej wiary. Jestem pewien, że pozostałbym na ścieżce nieprawości, jak dawni faryzeusze, opierając się panu w służbie dla niego i zostałbym potępiony. Dziękuję panu za jego łaskę i za zbawienie. Amen. 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 Amen.